Dzień dobry, wszystkim. Dzisiaj na stole coś takiego. Sega Mega Drive. Będziemy zapisywać. Taka tam niby naprawa. Wstępnie sprawdziłem zasilanie. Czarny Blaiski. No zobaczymy. Słuchajcie, dwa. Jest procek. W sumie dwa procki, bo Zilog Z80. Do tego jeszcze jest MC68000, czyli procesor z Amigi. Próbuję ją tutaj wyrwać z tego pudełka. O, zobaczyć, co się tutaj dzieje od spodu. O, tu jakiś poraz ktoś wstawiał. 220 ohmów pod procesorem głównym. Szczerze, szału nie ma, tu niczego nie ma. Tu jest pusto. Dobra, obadamy. To na śmieci. Po co ten Zilog tu siedzi? Do czego on jest tu potrzebny? 53 MHz zegar. Zobaczymy w ogóle, czym traktuje. Tutaj mamy bodiczek, fajny. Tu mamy IO 1.0, czyli wejście wyjścia. Tu mamy jakieś dwa stalaki pionowe pod radiatorem. Podwójne wygląda jak wzmacniacze mocy, ale to raczej jest jakiś bufor. Ciekawy jestem. Sega. Black screen. Wyjście na słuchawki, reset. Tu jest dodatkowe wyjście na pamięć, bodajże CM2. Trzeba byłoby mieć rozpiskę, co tu producent miał za farmazonie jakieś wymyślił i po co i jak to jest zrobione, nie? Tak. Tak. Jedynka komponent wideo. Oszustwa co to jest? Komponent. Grąg. Mono audio, gren. 5V, komponent. O! Już od tego mamy. A szóstka to co tu jest, a mam tutaj już. Red, blue, 7, 8. Może ja zły kabel mam podpięty. Może trzeba by było zobaczyć to z oscyloskopem. Ewentualnie jeszcze możemy zrobić tak. Synchronizację. Czy może przez nią zespoły wypuścić ostatnią? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, podłączmy sobie i zobaczmy, co będzie widać. Plus czerwony. Minus biały. Tu. O. Wielka się świeci. O, spoko, fajnie. Teraz jeszcze przełączmy wideo. Źródło na fali. 480 SD. Rozdzielczość wykrywa. Wyłączamy blend screen. Może karki już był uwalony. Może po prostu coś włączy. Patrzcie, kartridż uwalony. Złączam kartridża. Mogę napis i co dalej? I co dalej? Trzeba by do joya podpiąć. To już trzeba mieć tego joya. Sega! Ta-da! Sonic. Nie no, jestem pod wrażeniem swoich umiejętności. Kurde, ty. W sumie tego dużo zrobiłem, rozkręciłem, pokazałem, jak to wygląda. 16-bitowa konsolka.
którą można by poprzednio skręcałem i wylutowałem jeszcze gniazdko. No to będziemy kombinować, żeby z tego może jakiś emulator na tym odpalimy jeszcze. Czemu by nie? Musimy zobaczyć, jakie to ma dźwięki. To będzie tutaj. Po tej stronie tu jest. Nie słyszę. No powiem wam, kurde, fajne to jest, no, graficznie się podoba, takie retro, ale już full opcja. Czyli jednym słowem, wszystkie procki działają, Zino też działa, ciekawie jestem, do czego on jest. Jak tu joystick ma działać? Czy tu joystick taki jak do Commodorka? No procesor od Amigi, nie? Podłączymy sobie, zobaczymy Joy 1, taki jak od Commodorka. Który to był Joy 1? Gdzie te opakowanie? Osoba do świetlika. Joy 1 tutaj będzie. Nie, do Segi to musi być chyba raczej inny Joy w ogóle. Tak mi się wydaje. Sterowanie i 2C. O, pewnie. Powiem wam, zabiło konsolę. Przecież nie powinno się stać dla niej. Słuchajcie, nie powinno się nic stać, dopóki przycisków nie włączy. To o co? O co? Znowu? No właśnie, odpaliło dobra. Słabo dotknąłem. Czerwony, red. Ue. Nie red. Musimy ją w ekranie włożyć, bo tu dużo zarzuceń jest koło. Patrzcie, działa, ty, to normalnie będzie działać. Player 1, ok. Wchodzimy. A gdzie ja jestem? Tu na górze jestem, o. A czemu tak przypierdziela? Niemożliwe, że to taki joystick, no ale chyba tak. Są dwa. 92 rok, Sega. Patrzcie, Player 2, VS. Player 1. Player 1. No dobra, dobra, dobra. Czemu on tak zapierdziela? W drugą stronę? Nie, się zbituj. Dobra, jedziemy w drugą. Kurde, tutaj się... Dobra, dawaj. No wyjdź! Nie, to jakiś kurde demo. I to się zdaje, że to nie steruje tak, jak powinno. Że to jednak inaczej powinno to sterować. No dobra, ale w gruncie konsolka ruszyła. I to by było w sumie pewnie tyle z dzisiejszego odcinka. Jak rozczaimy to wszystko, to będziemy tam, będziemy coś więcej kręcić, że tak powiem, na temat retro. Tęga duża naprawa. Powiem wam tak.
co to posiada? MC 68 tysięcy, PP dokładnie w salach. Tutaj jest bodajże graficzny Sega. A tutaj jest też Segi z salak, ale tu mi się zdaje, że to może być sterowanie i pamięć. Bo on tutaj nie ma żadnej pamięci. Bo tu chyba i ramy bodajże nie ma, tylko on prześwietla, że tak powiem, pamięć z kartridża. Zobaczmy, co siedzi jeszcze w kartridżu. Czy to same ROMy siedzą, czy jakaś jeszcze siedzi RAM? Tylko teraz jak go otworzyć, wiecie, bo tu jest taki motyw, że... Taki motyw. I tutaj są zarzwiałe śluby. O Jezu. To się nie da tak panie. Czym delikatnie się nie da. To trzeba wszystko. To dla tych, co tak lubię, lubieją, że tak powiem, oryginały. Macie oryginał. Tak, taka rdza jest ta śruba. Nie wiem w ogóle, czy to jest śruba, czy to jakiś nit. Chyba śruba, bo pośród książkami. Tak, wyjmijmy te na inne od razu, bo chyba nam gdzieś kluczyk nie taki. Odwrócony tors. Jakieś gwiazdy. Ale rdzy wypadło. Dobra. Tylko wkręty, tylko łebki takie. Dobra, drugiego od razu. Okej. Chcecie się dowiedzieć, co tu kryje wnętrze? Zaraz zobaczymy. W sumie nic. Jeden scalak. Co za scalak? Scalak się nazywa... będziemy szukać ten scalak. Zobaczymy, czy znajdziemy. Bo wątpię, jest napis Sega. MPR 15000A. MPR. Już sobie sprawdzimy. W Google'ach zapytamy się. Google 15 30 i A i kreska U. A tu w danych. O. C2 i C3. Dany? No tak, no jest. Oha, guzik jest. MPR. Artur Dany. Tylko tyle, że mają, ale nie dadzą. Element 14. Ktoś programował na pamięć, mi się zdaje, wiecie? Numer części ROM. Ale czy to jest programowalne? Mega Drive, Sonic. Od razu wiadomo, że to jest Sonic. Także to może być przez producenta programowalny ROM. No to kuźwa, to gdzie jest EPROM? Tu są jakieś dwie kostki. IC9 i IC8. Ale pionowo postawione, może być, że znowu Sega różne rzeczy może zrobić. Numer części 033 UE. Część katalogowa nawet jest, zobaczcie, co z tego. Kup. O, a sprzedaż wszystko. Możesz kupić, panie. 15. No.
istoty pochodzą od innych. No, jeszcze tutaj zerknę, zobaczę i to będą na tyle dzisiejszego odcinka. Reszta z tej serii na pewno w następnych odcinkach. A odcinek dzięki Jarkowi z Kanady, bo to on do mnie przysłał do testu i do odcinka. Będziemy działać, no.